dobry, witam w kościele i witam wszystkich tutaj w parku. Nazywam się Agata Łakomska i przyjechaliśmy tutaj kościołem. Kościół chrześcijański Królestwo Niebieskie. Jesteśmy z Gliwic, tutaj w Gliwicach się spotykamy. Dzisiaj postanowiliśmy przyjść do parku, żeby się podzielić z Państwem też naszym świadectwem spotkania się z Bogiem, naszym świadectwem uzdrowienia, naszym świadectwem po prostu życia. Ja też chciałam dzisiaj tak może zacząć od tego, powiedzieć o rutynie. Pewnie każdy z Was spotkał się z takim zjawiskiem jak właśnie rutyna. Ja znam takiego człowieka, który przez rutynę stracił palec. Bliska mi osoba w sumie. Przez to, że wiele lat pracowała w pewnym zakładzie pracy, znała doskonale swoje maszyny, znała doskonale swój fach, jest w ogóle znakomitym fachowcem w swojej dziedzinie. Ale przez to, że właśnie przez rutynę, przez to, że codziennie prawie wykonywał ciągle to samo, przestał myśleć, wyłączył myślenie. I kiedy właśnie robił tą czynność, przez to, że wyłączył to myślenie, stracił palca. Rutyna zabija. Rutyna niszczy. Rutyna powoduje to, że przestajemy myśleć. I chciałabym Państwa i nas w Kościele zachęcić do tego, żebyśmy nigdy nie wyłączali myślenia i żebyśmy nigdy nie popadali w rutynę. Ponieważ ja też wywodzę się z Kościoła katolickiego. Tam przez wiele lat chodziłam. Tam przyjmowałam sakramenty, tam zostałam wychowywana. W szkole uczyłam się o Bogu, w szkole uczyłam się o katechizmie, o prawach, o tym, co trzeba robić, jakim trzeba być, jak do Boga w ogóle podchodzić. Uczyłam się tego i przez lata miałam wyuczone pewne zasady, miałam wyuczone przykazania, miałam wyuczone, jak właśnie postępować, jak powinien być wzór chrześcijanina. Ale co z tego? Jak grama w tym życia nie było. Grama w tym życia nie było, bo tak naprawdę tego Boga i tak nie znałam. Znałam zasady, znałam przykazania. Jak pewnie większość z Państwa, nawet jeżeli się uważacie za ateistów, nawet jeżeli się uważacie za chrześcijan, może znacie zasady, może znacie przykazania, ale pytanie, czy znacie Boga? To jest bardzo ważne, dlatego że na tej ziemi to każdy z nas musi podjąć decyzję poznania Boga, bo to nie przykazania nas czynią zbawionymi. To nie przykazania i to nie przestrzeganie prawa sprawią, że my się spotkamy z Bogiem. Ale to nasza relacja z Nim i to nasze oddanie życia Jemu sprawia, że my możemy mieć kontakt z Bogiem. Bo to Jezus ponad 2000 lat temu sprawił to, że uczynił drogę prostą do Boga. Jezus jest jedyną drogą i jedyną prawdą. Ja 6 lat temu poznałam pewnego człowieka, który powiedział mi o zdrowiu. Złamał w ogóle we mnie cały właśnie schemat, który się wyuczyłam, że choroby mogą się należeć człowiekowi, że ma je nosić, tak jak Jezus nosił krzyż. Tak ja mam nosić choroby, żeby być może lepszym człowiekiem, być może, żeby się bardziej przypodobać Bogu. Wiecie, takie farmazony ja słyszałam, słowo daję. Ale 6 lat temu poznałam osobę, która mi powiedziała, że to jest nieprawda. Może chodzisz do kościoła, może takie rzeczy usłyszałaś, ale ja przeczytałem w Biblii, że Jezus na krzyżu przybił choroby. Przeczytaj, jeśli mi nie wierzysz. On mi mówił, siedzieliśmy do drugiej w nocy, opowiadał mi o Bogu, opowiadał mi, jak Go poznał, opowiadał mi o swoim życiu. Ja byłam tak zachęcona, że faktycznie otwarłam tą Biblię, chociaż lata chodziłam do kościoła. I nie wiedziałam, że tą Biblię może każdy człowiek czytać. Sądziłam, że ta książka jest tylko dla księży. Ale ja ją otwarłam w domu następnego dnia i szukam tego wersetu, gdzie tam jest napisane, że Jezus przybił choroby na krzyżu. Gdzie tam jest napisane, że na chorych będą kłaść ręce, a oni będą uzdrowieni. I przeczytałam, znalazłam takie wersety. Mówię, okej, skoro tak jest,
to dlaczego ja jestem chora? Dlaczego jestem niepłodna? Dlaczego lekarze mi mówią, że nie mogę mieć dzieci? Co jest grane? Czemu mnie Bóg ukarał? I zaczęłam się dowiadywać dalej. Okej, Bóg dał człowiekowi ziemię do zarządzania. Dał człowiekowi wolność wyboru. I to ja mam teraz zdecydować, czy ja przyjmuję to zbawienie, czy ja przyjmuję to uzdrowienie, czy ja w ogóle przyjmuję tą prawdę, którą On mówi. Mogę dalej chodzić chora, ale mogę wybrać. I to przez wiarę. Każdy z nas może wybrać, czy chce żyć, czy chce przyjąć zbawienie, czy chce przyjąć uzdrowienie. I ja wtedy, te 6 lat temu, po tym, kiedy usłyszałam te słowa od tego człowieka, po tym, kiedy zaczęłam czytać Biblię, po tym poszłam do tego człowieka raz jeszcze, mówię, pomódl się o mnie, tak jak Jezus powiedział, kładź ręce, będą na chorych, a oni będą uzdrowieni. Ja tego chcę. Chcę, żebyś położył na mnie ręce i chcę być zdrowa. I minęły kolejne miesiące, dlatego że moja głowa była tak mocno zapchana tymi właśnie rytuałami, tą rutyną, którą przez lata odprawiałam w kościele. Tą rutyną, o której mówiłam Państwu na początku. Byłam zapchana tymi wszystkimi przykazaniami, że ja muszę coś robić, że ja muszę się starać, że ja muszę się modlić, że ja muszę chodzić do spowiedzi, że ja muszę przyjąć sakramenty, że ja jednak nie jestem wystarczająco dobra. Mówię, co jest grane? To jest właśnie zgrane, że przez lata był wyłączony mózg i przyjmował religijnie pewne rzeczy, chodził systematycznie do kościoła w niedzielę, ale nie doświadczał nic, bo się wyłączało głowę, a robiło się rytualnie pewne rzeczy. I dlatego mówię Państwu i mówię nam, Kościele, że to jest ważne, żeby nie wyłączać głowy i żeby nie robić rytualnie rzeczy, bo Bóg jest żywy. Każdego dnia możemy doświadczać Jego błogosławieństwa i każdego dnia możemy doświadczyć życia, jeżeli będziemy tego chcieli. Bóg jest osobą. Tak samo jak w małżeństwie, tak samo w przyjaźni. Nie podchodzimy rytualnie do czegoś, nie zakładamy, że znam tego człowieka. Wiem, co będę dzisiaj z Tobą robić. Wiem, jak spędzę z Tobą ten dzień. Wiem, że znowu sobie usiądziemy na ławce. Wiem, że znowu będziemy to i to robić. Nie! W małżeństwie chcemy przeżywać przygody. W przyjaźni chcemy przeżywać przygody. W życiu chcemy przeżywać przygody i być szczęśliwi. Tak samo z Bogiem. Ja doświadczyłam uzdrowienia, ale nie na tym zakończyło się moje życie z Bogiem. Bo ja już żyję z Nim 6 lat. Od 6 lat wiem, że jestem zbawiona. Wiem, że spotkam się z Nim, kiedy to życie się tutaj skończy. Jestem zdrowa, mam 2 dzieci, chociaż z medycznego punktu widzenia było to niemożliwe. Ale żyję sobie z Nim i doświadczam tego życia. I nie zastąpiłabym nigdy w życiu tego, co jest dzisiaj. Zachęcić do tego, żeby już dzisiaj się też zdeklarować, że nie chcę rutyny. Nie chcę rutyny z Bogiem. Chcę życia, chcę przepływu, chcę przygód, chcę relacji, chcę błogosławieństwa. Chcę doświadczać Boga w pełni. Jesteś każdy z nas.
jesteś każdy z nas. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, uwielbiam Jezucie. Ty prowadzisz każdego z nas. Ty jesteś naszym przewodnikiem. Ty jesteś jedyny. Ty jesteś prawdą, która wiedzie do doskonałości. Ty jesteś i nie ma nic oprócz Ciebie. Bo Ty jesteś i nic nie równa się Tobie. Bo Ty jesteś, a wszystko inne to mrzonka. Przez poznanie Ciebie siłę wzrastam, gdy na
życiu moim jest dzięki Tobie. Moja radość rośnie przez poznanie Ciebie. W siłę wzrastam, Ty naśladuję życie Twoje. Twa chwała, potęga i moc, która jest w Tobie, która jest w Tobie przez wiarę. Ja uwielbiam Ciebie za to dzieło Jezu, Ty wyrwałeś mnie ze śmierci.
do życia.
sam sobie też nie zarzucam nic. Obmyłeś mnie swoją krwią, czysty jestem dziś. Sam sobie nic nie zarzucam dziś. Obmyłeś mnie swoją krwią, czysty jestem dziś. Obmyłeś mnie swoją krwią, czysty jestem dziś. Uczucie winy lega w gruzach, zakopane jest. Wszelka porażka nic nie wskóra, bo zwycięstwo moje jest. Wszelka porażka tu nic nie wskóra, bo zwycięstwo moje jest. Żadna choroba nie tyczy życia się, w tobie żyję. Żadna choroba nie tyczy życia mego się, bo w tobie żyję. Żadna choroba nie tyczy życia mego się, bo w tobie żyję. Prawdą jesteś ty, w tobie zanurzam się dziś. Prawdą jesteś ty. Prawdą jesteś ty, zanurzony w tobie jestem dziś. Prawdą jesteś ty, zanurzony jestem dzisiaj w tobie cały. Prawdą jesteś ty, zanurzony w tobie na wieki jestem dziś. Prawdą jesteś ty, zanurzony na wieki, w tobie jestem dziś. Prawdą jesteś ty, zanurzony na wieki, w tobie jestem dziś. Prawdą jesteś ty, zanurzony, w tobie jestem dziś. Prawdą jesteś ty, zanurzony na wieki, w tobie jestem dziś. Prawdą jesteś ty, zanurzony na wieki, w tobie jestem dziś. Prawdą jesteś ty, zanurzony jestem w tobie dziś. Prawdą jesteś ty, zanurzony jestem w tobie dziś. Prawdą jesteś ty, zanurzony w tobie jestem dziś. Prawdą jesteś ty, zanurzony w tobie jestem dziś. Prawdą jesteś ty, zanurzony w tobie jestem dziś.
w siłę wzrastam, gdy naśladuję życie Twoje. Każdy sukces w życiu moim jest dzięki Tobie. Moja radość rośnie przez poznanie Ciebie. W siłę wzrastam, gdy naśladuję życie Twoje. Życie Twoje.
się. To Jezus jest, On nie zachwieje nigdy się. Możesz do niej wejść. Jest taka skała, która zalewana nigdy nie jest. Możesz budować życie twoje, które nie ulegnie. Możesz być spokojny, co przyniesie jutro tobie też. Jest taka łódka, która nie zachwieje nigdy się. Jest taka skała, której nie zaleje nigdy deszcz. To Jezus jest, bo On moim Panem. Spokojny jestem, co przyniesie jutro i każdy dzień. Jest taka łódka, która nie zachwieje się. Jest taka skała, której nie zaleje. Jezus jest, On prowadzi życie moje. Spokojny jestem, co przyniesie każdy dzień. Jest taka łódka, która nie zachwieje się. Jest, On prowadzi życie moje. Nie boję się, spokojny jestem o każdy dzień. Jest taka łódka, która nie zachwieje się. Jest taka skała, której nie zaleje deszcz. To Jezus jest, On prowadzi życie moje. Spokojny jestem o każdy kolejny dzień. Yeah.
spokojny jestem o każdy kolejny dzień. Szczękę na moich oczach i
szatana wprowadza w podnóżek moich stóp. Jesteś cudowny. Jesteś wielki. Jesteś potężny. Jeśli naczynie jest w stanie głosić chwałę Twoją, to oto jestem. Jeśli stworzenie jest w stanie określić Twoją wielkość, to oto jestem. Jeśli stworzenie jest w stanie określić Twoją osobę, że jesteśmy, bo tak sobie to upodobałeś. Ale najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że to Twoja miłość, że to Twoja troskliwość o mnie czyni mnie wielkim, bo sam tak powiedziałeś. Jestem wielki dzięki Twojej trosce i tylko przez Twoją troskę. Tylko dlatego, że troszczysz się o mnie. Moje życie to życie. Jestem w stanie doświadczać pastwisk zielonych. Jestem w stanie być zabezpieczony w każdym miejscu, w którym jestem. Jestem w stanie doświadczać obfitości w każdej sekundzie życia. Oto Twoja troskliwość czyni mnie wielkim. Ty dałeś mi tarczę swą do ocalenia i wspiera mnie Twoja prawica, a Twoja troskliwość czyni mnie wielkim. Święty Boże. Skała, której nie zaleje deszcz.
zaleje deszcz. Bo Jezus jest, On prowadzi życie moje. Spokojny jestem o każdy kolejny dzień. Każdy dzień. Jeśli jesteś w miejscu, w którym jakiekolwiek nerwice i lęki o przyszłość atakują cię, po prostu idziesz spać i martwisz się o każdy kolejny dzień. Kiedy stajesz rano i myślisz, jak wiele musisz jeszcze zrobić, żeby było dobrze. Jeśli jesteś w takim miejscu, jesteś zmęczony działaniem i nie do końca widzisz światełko w tunelu, to przyjdź tutaj na środek. Przyjdź. Jeśli potrzebujesz uwolnienia, zrzucenia ciężarów ze swoich pleców, to tutaj człowiek się będzie modlił na ciebie. Jest taka, która nie zaleje deszcz, nie zaleje deszcz, bo Jezus jest, On prowadzi życie moje. Nie jestem, o każdy kolejny dzień.
przychodzi. Słyszeć. O Bogu można wiele mówić, ale czy z Bogiem się ma relacje? To są dwie różne rzeczy. Przy Bogu się powiedziało tak, czy narodziło się na nowo, czy Święty Duch, Duch Boga Żywego zamieszkał w tobie. Tam leży człowiek, ponieważ Święty Duch go przenika. Tam dzieje się to, co zostało zapisane w Piśmie.
że On zniewolonych wyciągnął na wolność i ciężary spadają z barków ludzi. Ciężary codzienności, realne problemy. Problemy z chorobami, które były przewlekłe. Problemy z relacją z najbliższymi, z rodzicami. Braki w miłości jakiekolwiek. To są rzeczy, które nie mają prawa mieć miejsca w Twoim życiu. To są rzeczy, które nie mają prawa manifestować się w Twojej codzienności. Żaden lęk nie może dotykać Twojego życia. Lęk nie ma prawa być w Twoim życiu. Jeżeli czegokolwiek się boisz dzisiaj, to znaczy, że nie przyszedłeś z tym do Boga. Tu jest realny i żywy w każdej minucie życia. Jak już powiedziałam, naprawdę możesz chodzić przez 30 lat do kościoła i żyć ciągle w tych samych grzechach i lękach. Ale kiedy spotykasz się z Bogiem, realnym Bogiem, żywym Bogiem, musi się coś zmienić, ponieważ On jest ponad wszystko. I takiego Boga reprezentujemy. On powiedział, kiedy chodził po ziemi, na chorych kłaść ręce będą, a ci odzyskają zdrowie. Kajdany niewoli opadną z rąk i z nóg ludzi. Zadaj sobie pytanie, czy przez lata zmagasz się z jakimiś strasznymi sytuacjami w swoim życiu? Jeśli tak, to Jezusa tam nie było. Zaproś Go dzisiaj. Przyjdź po modlitwę. Jesteśmy Kościołem. Modlimy się za darmo. Tutaj jest ksiądz. Właściwie pastor. Nieważne, co doświadczałeś kiedykolwiek w swoim życiu. Ważna jest ta chwila teraz. Bo jeśli ja mówię słowo, które jest słowem Boga, to nie zatwardzaj swojego serca. Bo słowo ma taką samą wartość, jak wtedy, kiedy Jezus je wypowiadał. Bo słowo jest napisane, to Bóg. I to Twoja wiara w dane słowo może zmienić Twoje życie. Kochani, Bóg sam z siebie nie zmienia Twojego życia. Jest napisane, że to Twoja wiara Cię uzdrowiła. To Twoja wiara Cię zbawi. Zbawienie to jest ratunek. To Twoja wiara Cię zbawi. Ludzie mówią, jakby Bóg chciał, to mnie wybawi z mojej opresji. To nie jest prawda. Bo to by godziło w Twoją wolną wolę. A miłość zasada się na wolnej woli. Nie wiem, być może macie męża, żonę. Jeżeli jesteś zniewolony jakimiś dyrektywami, to nie jest miłość. Ale nie taki jest Bóg. Każdy jeden z nas ma dar, który jest nieodbieralny. Nigdy przez nikogo. Jest to dar wolnej woli. I Ty masz prawo i moc do tego, żeby uwierzyć. W każdej sekundzie swojego życia. O cokolwiek chcesz, możesz wierzyć w zniewolenia, możesz wierzyć w lęki, możesz wierzyć w choroby, albo możesz uwierzyć w to, co Jezus powiedział, w to, co On robił i to, co On manifestował i to, co ja w swoim życiu doświadczam, to są ludzie, którzy tutaj są, doświadczają, bo to nie jest kwestia wypowiadania słów, to jest kwestia również doświadczenia i efektów i owoców tego, co Bóg mówił, bo albo On jest kłamcą, albo Bóg jest kłamcą, albo coś jest po naszej stronie do załatwienia. Po naszej stronie jest do załatwienia utożsamienie się z prawdą.
czyli ze Słowem. Nie ma znaczenia, czy to było 2000 lat temu. Nie ma znaczenia, kiedy Bóg stworzył świat. Jest dzisiaj. Słowo Boże mówi, dzisiaj jest dzień zbawienia. Twój czas jest dzisiaj. Jeśli czujesz się ociężały swoim życiem, przyjdź do Jezusa i oddaj mu je. Narodź się na nowo. Mam na myśli, otwórz swoje wnętrze, a wypełni Ciebie Święty Duch. Jeśli potrzebujesz modlitwy, aby oddać życie Bogu, jeśli potrzebujesz modlitwy, aby zostać napełnionym Duchem Świętym, przyjdź tutaj do nas. Teraz jest czas na to, abyś nie zatwardzał swojego serca. Bo jeśli słyszysz te słowa, które mówię, to są słowa do Ciebie, do każdego z nas. Powstaje pytanie, czy kiedy zejdziesz z tego świata, a Bóg się Ciebie indywidualnie zapyta, jaką miałeś relację ze mną, czy w ogóle miałeś relację ze mną, to nie powiesz wtedy, chodziłem do kościoła. Nie powiesz wtedy, moja mama mnie wychowała w wierze. Nie powiesz wtedy, byłem, jak grali fajnie, śpiewali fajnie. Niestety jest napisane, że albo są ci, którzy są Jego, albo są ci, którzy nie są Jego. Albo są ludzie, którzy zostali zrodzeni z Ducha, aktem swojej wiary. Albo są ludzie, którzy żyli być może w jakiejś kulturze. To jest tak jak kibice na przykład. Żyją w kulturze meczy. Chodzą na mecze. A jest różnica pomiędzy piłkarzem a kibicem, prawda? Ja byłem kibicem przez długi czas. Jest zasadnicza różnica pomiędzy wygrywaniem meczy z perspektywy piłkarza, a z perspektywy kibica. Kibic może się dużo nagadać. Może dużo ponarzekać. Może nam psioczyć w czasie jednego meczu. Na jednego piłkarza. Ludzie psioczą na ludzi. Na księży, na pastorów, jakkolwiek. Ale Bóg nie przyjdzie i się nie zapyta, jak grała ta drużyna. Się zapyta, ale co Ty zrobiłeś z moim słowem? Jaki Ty miałeś stosunek do mojego słowa? Jaki Ty miałeś stosunek do mnie? Kiedy moc Boża
Jest coś takiego jak high od alkoholu. Jest coś takiego jak high od używek. I to jest podróbka stanu, w którym powinien człowiek funkcjonować. Jedni mówią, że można być wywalona na niektóre rzeczy, a jednocześnie być mądrym i rozwijać się w życiu. Można doświadczać wewnętrznego odpocznienia. Bo to jest pokój, który daje jedynie Bóg. I pokój jest stały.
Gościa mamy dzisiaj. Można tak powiedzieć? Stolic? Witam Was, dzień dobry. Chciałem Wam powiedzieć, że ja do Was próbowałem jechać od roku. Więc zrozumiałem w ogóle, o czym Paweł mówił, że ja próbował przyjechać do ludzi i no, mu nie wychodziło z różnych przyczyn. Już podjąłem decyzję, że jadę, też zajęło mi to 3 tygodnie, więc rozumiem, że są przeciwności. Ale generalnie najważniejszą rzeczą jest to, żeby się nie wycofywać. W ogóle chciałbym powiedzieć do Was parę słów, ale zanim zacznę, chciałbym, abyśmy zrobili pewną proklamację. Chciałbym, żebyście się za mną powtarzali. Żadna broń ukuta przeciwko mnie, nic nie wskóra. A każdemu przeciwnikowi, który wystąpi w sądzie przeciwko mnie, zadaję kłam, bo takie jest moje dziedzictwo jako sługi Pana. Amen. Wiecie co, generalnie jakby chodzenie z Bogiem jest przygoda. Jest to przygoda, która nie jest nacechowana samymi tylko sukcesami. Generalnie chodzenie z Bogiem to sukces.
Ale jedną z ważniejszych rzeczy, którą ja zrozumiałem w swoim życiu, to jest niewycofywanie się. I część z was mnie zna, część nie, więc parę słów o sobie. Ja byłem człowiekiem, który całe życie się bał. A to więc, wszystko? Coś, co można nazwać lękiem, jest, ja to znam. To spoko. Ja się wycofywałem z każdej możliwej sytuacji. W szkole, powiedzmy, to byłem ten stojący pod murkiem, bo nie potrafiłem zrobić kroku do przodu. I zrozumiałem jedną rzecz w momencie, kiedy oddałem swoje życie Jezusowi, że ja tak nie chcę żyć. Chcę być człowiekiem normalnym, nie bojącym się. I od momentu, kiedy oddałem życie Jezusowi, to wszystko zaczęło się zmieniać. Nie w ten sposób, że lęk odszedł tak po prostu, tylko trzeba było mu stawić czoło. On wracał do mnie 10 razy dziennie, 10 razy dziennie stawiałem mu opór. I co chcę przez to powiedzieć, że generalnie diabeł jest głupi jak but. Demony są głupie jak buty, ale one zawsze wracają, to ich działa. I wy, żeby utrzymywać wszelką wolność, w zależności od czego, co was opresjonowało, musicie stawiać temu opór. Ale piękna rzecz jest taka, że tak jak one wracają, to my je znamy. Ja lęk znam zwrót tych demonów na odwrót. Zanim przyjdą, ja mam się dawno temu. I teraz kwestia jest, co ja z tym zrobię. Chciałbym was zachęcić do tego, żebyście nie pozostawiali myśli, które są lękowe, myśli o wycofaniu, żebyście ich nie rozważali. Ucinajcie je na samym początku. Jeżeli przychodzi do was jakiś lęk, jakieś wycofanie, po prostu odetnijcie to od siebie. Nie rozważajcie tego. To diabeł wam robi wrzutkę, a potem no, czeka na jakąś jakby reakcję, co będzie dalej. Powiem wam o jednej rzeczy, bo uważam, że taki jest czas w ogóle w Kościele, że jest czas bycia profesjonalnym człowiekiem. Jezus, wszyscy dobrze wiemy, że był cieślem. W Kościele katolickim wszyscy nam trąbili, że Jezus był cieślem. I teraz, czy on był dobrym cieślem? On był najlepszym. Bo w ogóle nie było czegoś takiego, że Jezus był tylko Bogiem, a reszta inna była taka sobą. On tak samo był doskonały jako Bóg osoba, jako Bóg człowiek i jako ten cieśla. Chodzi o to, że ludzie wierzący to są ludzie, którzy powinni być mistrzami w swoim fachu. Tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie pracujemy, powinniśmy być najlepsi. To nie chodzi o to, żeby, nie wiem, być pastorem, jakimś, powiedzmy, nie wiem, nauczycielem czy coś takiego i to jest wyznacznik doskonałości. Chodzi o to, żeby być doskonały tam, gdzie się jest. I to będzie w ogóle pociągało innych ludzi, bo zobaczą, że jesteśmy fachowcami w tym, gdzie po prostu jesteśmy. Jezus robił doskonałe rzeczy. Jezus zrobił doskonałe krzesła. No, nie zrobił krzesła na przykład, nie wiem, z trzema nogami, bo mu nie dbał, bo mu się nie chciało. On robił idealne rzeczy. I my tak samo musimy jakby zrozumieć, że jest czas w ogóle dopełniania i dociągania wszelkich niedociągnięć w naszych życiach. Niedociągnięć w relacjach, jakichś niedomówień. Teraz te wszystkie rzeczy trzeba po prostu pozałatwiać. Trzeba podociągać każdą rzecz do, jakby do końca, bo to nie wytrwa naporu, powiedzmy, nacisku duchowego. Jest czas nacisków. W ogóle to, co się dzieje na świecie, dociska ludzi. Dociska też wierzących. Tylko nas to w ogóle nie powinno dotyczyć, dlatego że my, będąc mistrzami, zawsze będziemy mieli w ogóle wszystkiego pod dostatkiem. I nie chodzi o to, czy my się nie potkniemy. Tak, czasami zdarza się potknięcie. Ale chodzi o to, że nas cechuje jedna rzecz. Jak szybko wstaniemy. To jest klucz w ogóle do zdobywania w ogóle kolejnych terenów. Jak szybko wstaniemy. Jak szybko się podniesiemy. Uważam, że też jest czas, może zaczęliście tego doświadczać, ale czas tworzenia nowych relacji. Czas, gdzie powstają nowe więzy międzyludzkie. Coś, co wcześniej nie funkcjonowało, może było słabsze, dzisiaj
uważam, że zaczyna się to tworzyć i ludzie są jakby pociągani do tego, żeby wspólnie ze sobą byli, wspólnie ze sobą działali i żeby tworzyć w pewien sposób taką armię trochę jak Dawidową, że na dobre i na złe zawsze byli razem, czy byli czy oni byli w pałacach, czy byli mieszkali w jaskiniach, tak jak armia Dawida, dla nich to nie stanowiło w ogóle żadnego problemu, ważne, że razem. To był klucz w ogóle do ich sukcesów. Oni szli razem. Tam Dawid nie uważał ich w ogóle za, nie wiem, kogoś słabszego, bo byli tylko, nie wiem, jego druhami, tylko to byli jego przyjaciele. Więc on w pewien sposób na równi uważał się z nimi. Tylko że on był królem, a cała reszta jakby w tym wszystkim pomagała. Ale najważniejsze jest to, że oni byli razem. Oni porobili w swoich głowach taką rzecz, nieważne na dobre czy na złe, zawsze jesteśmy razem, więc zawsze osiągniemy sukces. Nie ma możliwości, żeby nie osiągnąć sukcesu, bo jesteśmy razem. W ogóle są pewne zasady duchowe, że jeden pokona 1000, a dwóch pokona ile? 10 tysięcy. Więc to są geometryczne w ogóle realia, że dwóch jest w stanie zrobić nie dwa razy więcej. Bo gdyby tak było, to faktycznie może byłoby trochę dłużej się schodziło. Ale dwóch ludzi jest w stanie zrobić ogromną rzecz. W ogóle chciałbym, żebyście zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, że macie wokół siebie ludzi. I to, co samemu nie potraficie zrobić, to jesteście w stanie zrobić to z drugą osobą. Czy to jest na przykład wspólna modlitwa, bo na przykład ktoś jest opresjonowany, czy są rzeczy, które na przykład trudno jest przepchnąć, nie wiem, załatwić jakąś sprawę. Macie brata czy siostrę wokół siebie. Jest to niesamowita rzecz, że jeżeli zaczniecie to wykorzystywać masowo, to osiągniecie niesamowite sukcesy. Ja zacząłem wierzyć w modlitwę zgody. Jest to potężna broń, ale modlitwa zgody nie działa jakby, że ja się z Bogiem zgodzę. Tylko potrzebuję człowieka drugiego do tego. I chciałbym, żebyście popatrzyli na to, co macie wokół. Nie na to, powiedzmy, co moglibyście mieć, bo to jest też fajna rzecz mieć marzenia. Ale ile macie wokół siebie. I zacząć to po prostu wykorzystywać. Wykorzystywać ludzi, którzy i widzieć potencjały w ogóle każdego z was, jakie one są i je wykorzystywać. Każdy z was ma talenty. Nie wiem, czy w to wierzycie. Ja to uwierzyłem, że każdy z nas ma swój talent. Coś dostał od Boga. Kluczem jest, żeby to odnaleźć. To jest sukces, jak człowiek wie, kim jest. Jeden jest w wojsku snajperem, drugi jest czołgistą, trzeci jest jakimś tam generałem i generalnie no, żaden z nich samemu nic nie zrobi. Po prostu nie jest to możliwe. Generał sam nie zwycięży. Snajper sam też nie wie, do czego ma strzelać, więc zawsze liczy się zespół. Uważam, że jest czas jakby zacieśniania więzów między wami, między ludźmi, głębszych relacji, poważniejszych rozmów, załatwiania wszelkich niedopowiedzeń między wami, bo to będzie, przyniesie wam ogromny sukces. To będzie niesamowity sukces, bo wtedy wytrąca się diabłu oręż. Diabeł już nie może niczego ugrać, bo jest zawsze ktoś obok was. W ogóle ja w momencie, kiedy oddałem życie Jezusowi, zrozumiałem jedną rzecz. Ja już nie jestem sam. To już nie chodziło o to, że miałem cielesnych rodziców, bo nie pochodzę z sierocińca, więc no, miałem normalnych rodziców. Ale chodzi o to, że nie jestem sam. Że mam ludzi, na których mogę liczyć i że oni zawsze mi pomogą. I zawsze mi pomagali. Nigdy się nie wycofali, a ja też nie wycofałem się w trudnych sytuacjach z ich życia. Chciałbym, żebyście to zobaczyli, że to nie chodzi o to, że wszystko idzie prosto. Nie idzie zawsze wszystko prosto, ale zawsze do przodu. I to jest najważniejsza rzecz. W moim życiu wszystko idzie zawsze do przodu, ale nie znaczy, że pewne rzeczy idą szybko, pewne rzeczy wymagają cudów, pewne rzeczy wymagają drugiego człowieka w moim życiu, ale zawsze jest zwycięsko.
Cieszę się, że mogłem was zobaczyć. Cieszę się, że mogłem w końcu do was przyjechać. Jest mi to naprawdę niezmiernie miło, że mogłem was odwiedzić. Moje serce się raduje. Dziękuję wam, że mogłem do was powiedzieć parę słów. No i Grzesiu, zapraszam cię. Dziękuję ci bardzo. Tutaj jest jeszcze pokrowiec na pieniądze. Jak ktoś ma, jak ktoś chce dać, można rzucać do pokrowca. Jesteśmy też kościołem i oczywiście zbieramy też pieniądze na różnego rodzaju działania. Tam jest pokrowiec. Jak ktoś ma gotówkę, to bierzemy każdą. Zapraszam, a teraz Grzesiu, daję tobie mikrofon. Dziękuję dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają. Nazywam się Grzegorz Stanik i mam przyjemność dzisiaj podzielić się pewnymi przemyśleniami, podzielić się Słowem Bożym. Uważam, że jest to fajny czas, który możemy wykorzystać na to, aby wziąć w końcu porządny przełom i porządnie zrobić robotę odnośnie tego, jak pracuje nasza głowa. To znaczy tego, jak myślimy, w jakim kierunku idą nasze myśli. I teraz mam takie pytanie. Czy ktoś z nas może powiedzieć, że dotychczasowe życie to jest sielanka? Czy nasze życie to jest raj edeński? Wiemy, że Bóg, tworząc człowieka, umieścił go w raju, więc zamysłem Boga dla człowieka był raj. Ale czy nasze życie jest takim właśnie rajem? Wiemy, że chcemy dla siebie tego, co najlepsze. Wiemy, że chcemy dla swoich bliskich tego, co najlepsze. I to jest zgodne z Bożym zamysłem dla nas. Bóg umieścił człowieka w raju, dlatego że chciał dla człowieka tego, co najlepsze. Na potwierdzenie też tutaj przeczytam fragment z Jeremiasza 29:11. Albowiem ja wiem najlepiej, jakie myśli mam o was. Ja tutaj będę się też posługiwał różnymi przekładami z różnych Biblii. Nie mam tych nazw, to jest Biblia Tysiąclecia, Biblia Gdańska, Biblia Toruńska, więc można to sobie wszystko znaleźć na internecie. Jeszcze raz, Jeremiasza 29:11. Albowiem ja wiem najlepiej, jakie myśli mam o was. Ponieważ ja znam zamysły, które wam zaplanowałem. Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam, co do was, mówi Pan. Zamysły szczęścia, zamysły o pokoju, a nie niedoli. Inne tłumaczenie, utrapieniu, nieszczęściu, udręczeniu czy zgubie. Aby zgotować, zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie, dobrego dokończenia i natchnąć nadzieją. To są zamysły Boga do życia każdego z nas. Każdego człowieka, który też w ogóle jest odrodzony z Bożego Ducha. Czym jest nadzieja? Nadzieja jest spodziewaniem się rzeczy przyszłych. Tak? Wiemy, że wiara jest pewnością. Wiara ma tu i teraz. Nadzieja spodziewa się rzeczy dobrych na przyszłość. Natomiast jest jeszcze trzecia rzecz, jest miłość, która wiemy, że nigdy nie przeminie. Wiemy, że wiara przeminie, bo w niebie nam już wiara nie będzie potrzebna. Nadzieja przeminie, ale zostaje miłość. Wiemy, że Bóg jest miłością i Bóg pierwszy ukochał człowieka, zanim on w ogóle miał jeszcze jakąkolwiek świadomość. Bóg, który chce dla nas właśnie tego, co najlepsze. Bóg, który ma o nas staranie. Bóg, który się o nas troszczy. Ta miłość, wiemy z listu do Koryntian, że ona nie wyrządza zła bliźniemu, a co więcej spodziewa się po człowieku tego, co najlepsze. To wszystko są takie potwierdzenia tego, że Bóg wie, jakie myśli ma o nas. Teraz ja kiedyś usłyszałem na jednym nauczaniu właśnie od Łomaka, Andrew Womack, taki ewangelista amerykański, że jeśli nie masz jeszcze problemów w życiu, to jesteś młody. Ja sobie wtedy pomyślałem, mówię, co ten gość gada za bzdury, przecież chodzę z Bogiem, zawsze zwyciężam, wszystko jest dobrze, nie będę miał w życiu żadnych problemów. Natomiast z czasem, wraz z pojawieniem się nowych obowiązków, pojawieniem się nowych rzeczy,
pojawiały się również pewne problemy. Teraz oczywiście nie chcę nikogo otwierać na to, że problemy muszą mieć miejsce w życiu człowieka, ale wiemy, że życie, w którym żyjemy, jest to życie na upadłym świecie. I nawet jeśli człowiek samego siebie będzie trzymał w pewnych ryzach, to nie jest odpowiedzialny za życie drugiego człowieka. Za życie współmałżonka, za życie rodzica, za życie dorosłego dziecka, dlatego że ci ludzie sami decydują o sobie. Mają do tego święte prawo, czyli tak zwaną wolną wolę, której my, ani Bóg w żaden sposób tak naprawdę nie jest w stanie pogwałcić. I to jest ta nieciekawsza strona. Nie jesteśmy w stanie wpłynąć na drugiego człowieka. Czy jest ta woda? Moja. Łyknę sobie. Ale ciekawszą stroną jest to, że mamy wpływ na samego siebie. I tak jak na przykład możesz ze wszystkich sił próbować i nigdy nie zmienić drugiego człowieka, tak z odrobiną chęci, odrobiną wytrwałości i w ogóle mając świadomość swojej tożsamości, możesz przetransformować swoje życie. Teraz mówiąc przetransformować, nie mam na myśli, że te życie będzie się jakoś zmieniać w kogoś, kim ty nie jesteś. Mam na myśli, że ty już jesteś, więc ty nie możesz stać się kimś innym. Ty już jesteś. Próba stania się tego, kim twierdzisz, że nie jesteś, jest tak naprawdę niemożliwa, dlatego że ty jesteś już zjednoczony z Bogiem i w to trzeba uwierzyć, z tym się trzeba zgodzić i zgodnie z tym żyć. Nie można próbować czegoś nie zrobić, dlatego że lub starać się kimś nie być, dlatego że z automatu takie działanie jest skazane na porażkę zgodnie z prawem przyciągania. A przy tym człowiek może się zmęczyć i sfrustrować. Oczywiście różni ludzie mają różny poziom wytrzymałości, więc jeden wytrzyma dłużej, a jeden wytrzyma krócej. Ale tu nie chodzi w tym życiu o to, żeby wytrzymywać, ale żeby uświadomić sobie, kim tak naprawdę zostali uczynieni jako nowi ludzie. Chodzi tak naprawdę o nasze serce. Czy ono, jako skarbiec, o którym też za chwilkę będę mówił, pilnuje właściwych i prawdziwych rzeczy, które przekazał nam Bóg, które powiedział Bóg na nasz temat, na temat naszej tożsamości. Jeśli tych rzeczy nie ma w tym sercu, to naszą odpowiedzialnością jest, aby podmienić to, co tam jest w środku. I teraz z jednej strony człowiek może być źródłem tych różnych dziwnych sytuacji w swoim życiu, dlatego że zgodnie z Bożym Słowem, jak człowiek myśli w swoim sercu, takim jest. Oczywiście, to może być wynik tego, że ktoś wypowiedział kłamstwo na twój temat. Powiedział ci, że na przykład nie dasz rady, że sobie nie poradzisz, że się do tego nie nadajesz. Zobacz, znowu ci nie wyszło, weź nie próbuj. Taki człowiek po prostu mógł w to uwierzyć i dlatego nie podejmuje pewnych działań. Dlatego, że on sam uwierzył w kłamstwo, które zostało wypowiedziane na jego temat. Może to być właśnie wynik naszych myśli, tego, co jest przez nas rozważane. Może to być jakiś napór demoniczny. Wiemy, że jako ludzie otwarci duchowo wielokrotnie spotykaliśmy się z różnymi sytuacjami, napięciami takimi duchowymi, które wywierały na nas wpływ. To wszystko jest do przejścia. Możliwe, że jest to sąd, o który się modliłeś. Wiemy, że sąd zaczyna się od Bożego domu, więc sądu nie należy się bać. Sąd to jest w ogóle takie fajne określenie, wiecie, sędzia coś sądzi, sędzia stanowi. Właściwie nie sędzia, tylko sąd, bo sędzia, który jest w sądzie, ma na sobie ten łańcuch, ma tą taką swoją kieckę, w której się porusza, to on wtedy jest sądem, on stanowi. W momencie, kiedy taki człowiek, ten sędzia, nie jest na sali rozpraw, nie ma na sobie tego łańcucha i tej kiecy, on nie jest sądem. Ale do czego służy sąd? Sąd wydaje wyroki. Jakie wyroki? No właśnie wyroki, które są zgodne z Bożym Słowem. Więc sądu się nie boimy. Sąd jest to taka fajna rzecz, która obrazuje nam jakiś stan rzeczy. Do tej pory coś w moim życiu nie funkcjonowało, nie działało tak, jakby mogło działać. Bo na przykład widzę, że u innych ludzi to działa, więc gdzieś pojawiła się jakaś luka. I teraz sąd jest momentem, w którym ty widzisz rzecz, której do tej pory po prostu nie funkcjonowała w twoim życiu i wiesz w ogóle, jak do tego wejść. Bo na przykład w to uwierzyłeś, albo na przykład po prostu w końcu zgodziłeś się z Bogiem. Może również ten problem być wynikiem pewnej niewiedzy. Spotykamy się często z czymś takim, że człowiek jest chory na raka i lekarze go skreślili, albo wiedzą, że jedyną prawdopodobnie możliwą opcją jest chemia, która tak naprawdę nie wiadomo, czy pomoże. I taki człowiek, który nie wie, że został uzdrowiony dzięki dziełu krzyża, on będzie liczył tylko na to,
że ten lekarz mu pomoże, ale co w momencie, kiedy lekarz rozłoży ręce i powie, w tym temacie nie da się już nic zrobić, co wtedy? Więc to, czego nie wiemy, może w pewien sposób zblokować nasze możliwości, które możemy wykorzystać na przyszłość. I teraz na potrzeby tego, czym się dzielę, ja nazwę te wszystkie sytuacje po prostu taką sytuacją problemową. Jest to po prostu jakaś sytuacja. I dzisiaj jestem w miejscu, w którym wiem, że problem nie jest problemem. Mam na myśli to, że jest to właśnie po prostu jakaś sytuacja, a choćby nie wiadomo jak ona wydawała się niemożliwa do przejścia, niemożliwa, jak była trudna, to tak naprawdę jest to iluzja wielkości problemu spowodowana Twoim podejściem do zagadnienia. Tak? Czyli problem nie musi być problemem, zależy jak Ty do tego podejdziesz. Wiemy już z poprzednich nauczań, wiemy już z fundamentów, które są dostępne też na stronach wszystkich naszych kościołów w całej Federacji w Polsce, że Bóg jest dobry. Wiemy, że Bóg jest stały, wiemy, że Bóg jest niezmienny, wiemy, że Jego słowa nie przeminą, wiemy, że On powiedział, ja Pan nie zmieniam się, więc On również nie zmieni swojego zdania i On dopilnowywuje, aby Jego dzieło się wykonywało, po to, aby Jego słowa się urzeczywistniały. Teraz Bóg jako gwarant bezpieczeństwa zapewnił nam wszystko, aby bezpiecznie się poruszać i chodzić w zwycięstwie na tej ziemi. I teraz na potwierdzenie pozwoliłem sobie wypisać kilka wersetów. Jeremiasza 1,19. Będą Cię zwalczać, lecz Cię nie przemogą, bo ja jestem z Tobą, oświadcza Pan, aby Cię ratować. Psalm 91. Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka, mówi do Pana: ucieczko moja i twierdzo, mój pomocniku, moje schronienie, mój Boże, któremu ufam. Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa. Okryje Cię swoimi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła. Jego wierność to puklesz i tarcza. W nocy nie ulękniesz się strachu, ani za dnia lecącej strzały, ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe. Choć 1000 spadnie u Twojego boku, a 10 000 po Twojej prawicy Ciebie to nie spotka. Inny przykład. Izajasza 40, 28-31. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Nawet najmłodsi ustają. Nawet młodzieńcy padają, lecz tym, którzy ufają Panu, przybywa wciąż nowych sił. Wzbijają się na skrzydłach jak orły. Biegną, nie tracąc tchu, prą naprzód i nie są zmęczeni. Jozuego 1,9. Jeszcze raz Cię wzywam, bądź mocny i bądź mężny. Nie bój się i nie zniechęcaj. Nie trwóż się, bo Pan, Twój Bóg, będzie z Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Tak naprawdę już na podstawie tylko tych wersetów, które przeczytałem i tych wersetów, które też dalej będę przytaczał, można by się zatrzymać i robić w ogóle potężne nauczania na temat tego, co powiedział Bóg i jakie to ma odzwierciedlenie w ogóle do Twojego życia. Ja bym chciał właśnie pokazać, ile razy Bóg w swoim słowie w różny sposób mówi o jakimś zagadnieniu. O tym właśnie, że jest z Tobą, że nigdy Cię nie opuści, że jest dla Ciebie wsparciem, że jest dla Ciebie pomocą i że zawsze możesz na Niego liczyć. W moim życiu przez, można powiedzieć, ostatni rok działo się naprawdę wiele różnych, trudnych i tak naprawdę niespodziewanych sytuacji. Powiedzcie mi, ilu z nas dało się ponieść emocjom w trudnych chwilach swojego życia? Czy coś dobrego to przyniosło? Nie. Nie przyniosło, wiemy. Dlaczego? Bo skupienie się na problemie powoduje, że ten problem rośnie w naszej głowie. On staje się wielki. Zgodnie z Bożym Słowem, które mówi, że na czym się skupiasz, temu dodasz siły. Teraz sytuacje w moim życiu były różne i ja naprawdę doświadczyłem słów, których wcześniej nie rozumiałem, że przeklęty, kto polega na człowieku. Tego nie da się nauczyć, słuchając drugiego człowieka, dlatego że ja znałem te słowa, ale ja nie do końca rozumiałem, co one oznaczają w moim życiu. I w momencie, kiedy przyszło, sprawdzam, okazało się, że to nie w Bogu pokładałem ufność co do mojego zwycięstwa, tylko na przykład gdzieś tam w swoich siłach, ja bez Boga, albo drugi człowiek przyjdzie i coś mi zrobi. Można by powiedzieć, że przecież umówiłeś się z człowiekiem,
że nawet bliski tobie człowiek dał ci słowo, ale co w momencie, kiedy on tego słowa nie dotrzyma? To człowiek jest źródłem tego, na co się umówiłeś z Bogiem, czy Bóg, do którego należy ziemia i wszystko, co napełnia zgodnie z naszym słowem? I w moim życiu skierowanie się na Boga spowodowało otwarcie innego kanału przepływu, lecz dalej z tego samego źródła, którym jest Bóg. Co z tego, że człowiek mnie zawiódł? To po prostu są jakieś okoliczności, tylko że te okoliczności wcale nie muszą oznaczać końca świata w twoim życiu. To wcale nie musi na ciebie negatywnie wpływać, czy wywoływać paniki i dezorientacji. Jest to jakaś sytuacja, ale dalej jestem zjednoczony z Bogiem, który jest źródłem i który mnie zasila. Czy takie funkcjonowanie w ogóle jest w naszych głowach i w naszych sercach? Nie? Bo w moim przez długi okres tego nie było. Liczę na to, że to człowiek przyjdzie i mnie uratuje i coś dla mnie zrobi. I teraz ja zacząłem osobiście taką pracę, która polegała na tym, że to, że zacząłem ukierunkowywać swoje myśli i czerpać z niewyczerpalnego źródła, którym jest Bóg, i paradoksalnie odpowiedź przychodziła przez drugiego człowieka. Tylko ja nie czekałem na tego drugiego człowieka, tylko ja wiedziałem, że Bóg jest tym, który się o mnie troszczy, to mnie zasila, i właśnie ten drugi człowiek w odpowiednim momencie nagle pojawił się z pomocą, ale ja przestałem szukać drugiego człowieka, że ktoś przyjdzie i mi pomoże. Tak? Ten człowiek mi pomógł z racji tego, że ja wiedziałem, że jestem zjednoczony z Bogiem i że to On jest moim źródłem. Tutaj pozwolę sobie przeczytać jeszcze raz Psalm 91, tylko ja go sobie wcześniej nie przekopiowałem z internetu całego. Więc go przeczytam jeszcze raz w całości. Gdzie czytamy Boże Słowo, to nie jest coś, co ja sobie wymyśliłem, ale to powiedział Bóg. I teraz na ile my nadamy rangę temu Słowu? Na ile my damy się przygnieść okolicznościom na rzecz w ogóle umniejszenia tego, co Bóg powiedział? Jesteśmy ludźmi, którzy chodzą po tym świecie, są wypełnieni Duchem Świętym i mają świadczyć w ogóle Ewangelię w mocy, w znakach i cudach. I uważam, że niewłaściwe jest to, że człowiek wypełniony Duchem Świętym, zjednoczony ze źródłem życia, tonie w problemach. Ja nie mówię, że różne sytuacje nie będą miały miejsca w naszym życiu, ale pytanie, czy nasze skierowanie jest na dobrym Bogu, który nas zasila. Rozumiecie, o co mi chodzi? Przeczytam jeszcze raz Psalm 91. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana. Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Ja celowo czytam to drugi raz. Bo On wybawił cię z sideł ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje cię i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wierność Jego jest tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe. Chociaż padnie u twojego boku 1000, a 10 000 po twojej prawicy, ciebie to nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. Dlatego, że ja, Pan, jest ucieczką Twoją. Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją. Nie dosięgnie Cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu Twego. Albowiem aniołom swoim polecił, aby Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Na rękach nosić Cię będą, byś nie uraził o kamień swojej nogi. Będziesz stąpał po lawie i po żmii. Lwiątko i potwora podepczesz. Tutaj jest też pokazane, że życie na tym świecie, ono może przysparzać pewnych sytuacji, przez które będziemy musieli przejść, natomiast Bóg jest tym, który daje siłę po to, aby stąpać po wężach i skorpionach. To nie jest na nie napisane, że nie będzie węży i nie będzie skorpionów. One będą. I w ogóle też z tym się trzeba zgodzić. Nie mówię, że otwieram się teraz i problemy, przychodźcie do mnie. Natomiast w momencie, kiedy pokaże się jakaś sytuacja, to Ty będziesz wiedział, że masz w sobie źródło życia i wszelkiej mocy. Masz Boga, który jest łaskawy, który wyposażył Cię mocą do tego, aby przejść przez tą sytuację. Tutaj dzisiaj jeszcze sobie to przeglądałem. Tu jest fajne odwołanie do Łukasza 4,11. Nie. Łukasza 10,19. Powróciło wtedy owych 72 z radością, mówiąc: Panie, i demony są nam podległe w imieniu Twoim. Rzekł więc do nich: widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba.
Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. To powiedział Bóg. I to powiedział do ciebie indywidualnie. Jeśli jeszcze tego nie słyszałeś i słyszysz to pierwszy raz, to zapamiętaj te słowa. Bóg dał ci wszelką moc do tego, abyś deptał po wszelkich skorpionach, wężach i moc nieprzyjaciela nic ci nie zrobi. A wracam teraz do psalmu numer 91. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go. Bóg nas umiłował. Dlatego już tak naprawdę nas uratował dzięki Jezusowi Chrystusowi, bo to Jego moc wypełniła nas do tego, abyśmy zwyciężali tutaj na ziemi. To już jest czas dokonany. Wywyższę go, bo zna moje imię. Wyznawać mnie będzie, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę. Długim życiem nasycę go i ukażę mu moje zbawienie. Długim życiem nasycę go i ukażę mu moje zbawienie. Wiemy, to jest chyba napisane w liście, teraz nie przygotowałem tego, ale to jest chyba list Efezjan. Jest opisane o tym, że my razem z Jezusem zasiadamy w okręgach niebieskich. Że szatan został pokonany, że został zdeptany. I szatana mamy pod swoimi stopami. Czy rozumiemy, jak bardzo to jest w ogóle mocne? Masz szatana pod swoimi stopami. Mówiąc szatana, mam na myśli wszystko to, co on za sobą niesie. Jakąś niedolę, jakąś biedę, jakąś chorobę, jakiś trud, jakiś wstyd, jakieś potępienie, jakąś samotność. Cokolwiek, co ciebie spotkało w życiu, masz moc do tego, aby dać odpór szatanowi. Dlaczego? Bo Bóg to tak zrobił, że masz go pod swoimi stopami. Masz go pod swoimi nogami, a ty razem z Jezusem zasiadasz na tronie. Na tronie siedzi władca. To ty dzisiaj możesz władać tymi rzeczami. Czy masz tego świadomość? Jakiś czas temu miałem sen. Ja pozwolę go sobie tutaj przytoczyć. To były dwa sny jednej nocy. Pierwszy sen był taki, to w ogóle było coś takiego nowego w moim życiu, bo kilkukrotnie zdarzały mi się takie sny, które już miałem. Tak? Coś mi się śniło i ja w tym śnie wiedziałem, że to już mi się śniło. Nie, że to miało miejsce, tylko ja wiedziałem, że już mi się to śniło i na przykład wiedziałem, jak mam iść dalej, wiecie, na zasadzie zasejwowania gry. Natomiast ten sen, w którym miałem, to było coś całkowicie innego, bo ja wiedziałem, że ja już to faktycznie przeżyłem. Nie, że mi się to przyśniło, ale że ja już byłem w takiej sytuacji. Teraz sen polega na tym, że byłem w takim grobowcu, w takich katakumbach. Tam chodziło o to, aby wyciągnąć jakby ciało takiego pewnego człowieka z takiego grobowca pełnego oliwy. Miałem wśród sobie, wokół siebie ludzi, którzy mieli mi pomóc. Tworzyliśmy swojego rodzaju właśnie zespół. Tylko ten zespół w pewnym momencie on zaczął być taki rozsynchronizowany. Ludzie zaczęli jakby każdy iść w swoją stronę, robić co się tam każdemu żywnie podoba, ale mówię, ty słuchajcie, ja już byłem w tej sytuacji, ja znam odpowiedź na to, ona zaraz mi się przypomni, musimy zrobić to, 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 to i to. Nie wchodząc dalej w szczegóły tego snu, wiedziałem, co należy zrobić, bo wiedziałem, że już tą sytuację przeszedłem. Potem się obudziłem i miałem kolejny sen. W tym śnie wątek był podobny, dlatego że znajdowałem się też, to był jakiś zamek, szpital, tam akurat znajdował się Voldemort, który zbierał jakieś pierścienie, ktoś tam w ogóle został zabity i ten Voldemort polował na mnie. Ja znowu w tym śnie miałem taką świadomość, że ja już przeżyłem tą sytuację, że ja już byłem w tym miejscu i wiem, co mam zrobić, do czego zmierzam. Po obudzeniu się przez głowę przeleciała mi jedna bardzo ważna myśl. Masz w sobie wszelkie rozwiązania. Pomimo tego, że ja jeszcze nie widziałem, jak rozwiązać tą sytuację, bo wiedziałem, że ona mi się musi przypomnieć. Nie, że ja się muszę o niej dowiedzieć, tylko ona mi się musi przypomnieć. To ja już mam w sobie wszelkie rozwiązania. Innym razem, kiedy modliłem się w domu, u siebie w pokoju, też to był taki okres bardzo dużego obciążenia psychofizycznego. W pewnym momencie siadłem, mówię, Boże, skończyłem się, nie wiem, co mam dalej robić. Mówię, skupię się po prostu na Tobie. Jak tak zacząłem sobie właśnie uwielbiać Boga, to w pewnym momencie przeszła mi przez myśl taka myśl. Jestem ponad problemem. Bóg powiedział do mnie, że jestem ponad problemem. I w tym momencie, tak jakby ktoś wyłączył mi zasilanie i całe to spięcie w ogóle spadło w dół. Uświadomiłem sobie, że ja jako człowiek zjednoczony z Bogiem również jestem ponad problemem. To są takie sytuacje, które spinam w całość, bo też na początku warsztatów,
które mamy z Ewą Łokińską, która dojeżdża do nas z Warszawy. Ewa też akurat mając okazję modlić się do mnie, powiedziała coś takiego. Masz w sobie wszelką odpowiedź. Nie bój się szukać i zajrzeć do środka, bo w Twoim duchu jest wszelka odpowiedź. Ja sobie, wiecie, tego nie wymyśliłem, tylko to naprawdę z różnych źródeł przychodziło do mnie, bo wiem, że jest to ważne. Mamy w sobie wszelką odpowiedź i wszelkie rozwiązanie do każdego zagadnienia w naszym życiu. Chcę jeszcze tutaj przeczytać kilka fragmentów na potwierdzenie tego, że mamy w sobie właśnie odpowiedź i co na ten temat mówi Bóg w swoim Słowie. Ale fundamentalną sprawą jest to, że wszystko już mamy. To jest bardzo ważne, dlatego że wszystko już masz. Brak jest iluzją, ponieważ, jak mówi Boże Słowo, we wszystko zostałeś wyposażony w Nim. To nie jest tak, że Bóg coś wymyślił, Bóg coś powiedział i Ciebie do tego nie wyposażył, czy w jakiś sposób nie przysposobił. Bóg wyposażył, Bóg uzdolnił i Bóg umożliwił. Jeremiasza 33, 2-3. Tak mówi Pan, Stwórca ziemi, który ją ukształtował i umocnił. Inny przekład. Tak mówi Pan, który urzeczywistnia swe zamiary. Ten, którego imię brzmi Jahwe. Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, których nie jesteś świadom. To jest potwierdzenie tego, co powiedział mi Bóg w prywatnej wiadomości, że masz w sobie wszelkie rozwiązanie i jesteś ponad problemem. Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, których nie jesteś jeszcze świadom. Bóg dał nam wszelkie rozwiązanie i dostęp do tego, co nam powiedział. Przypowieści Salomona 1:20. Mądrość głośno woła na ulicach. Chodzi tutaj o Jezusa. Chodzi tutaj o to, że Jezus jako ucieleśnione Słowo Boga był po prostu Jego odbiciem, Jego obrazem, Jego nauki, Jego działania. Wszystko to, co On prezentował, może nas inspirować i może nas informować. Możemy czerpać pełnymi garściami z tego, co i jak prezentował Jezus, dlatego że to jest właśnie Boża mądrość. Rzymian 1:19. Ponieważ to, co o Bogu można wiedzieć, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. No w jaki sposób? No właśnie przez Świętego Ducha, z którym jesteśmy zjednoczeni. Przypowieści Salomona 1:23. Oto rozleję przed wami mego ducha i zapoznam was z moimi słowami. Słowami, które są wieczne, bo wiemy, że słowo nie przeminie, Bóg, który jest słowem, nie przeminie. I Bóg pokazał, jakie ma wobec nas zamiary. Zamiary pokoju, a nie niedoli, tak? Aby zgotować przyszłość i natchnąć nadzieję. Rzymian 10:8. Blisko Ciebie jest Słowo. Na ustach Twoich i sercu Twoich. I w sercu Twoim to jest Słowo wiary, które głosimy. Psalm 32:8. Pouczę Cię, uczynię Cię roztropnym. Wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą. Utwierdzę na Tobie moje oko. Na Tobie spocznie mój wzrok. Czy mamy świadomość i rozumiemy to, że sam Bóg się o nas troszczy? Ewangelia Jana 14:26. Natomiast opiekun, pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Pokój wam zostawiam, mój pokój daję wam. Daję wam nie tak jak świat. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Pokój Boży, który zostawił nam Duch Święty, jest związany z tym, co powiedział Jezus. Pokój jest właśnie w Jego słowach, w tym, co On powiedział. Pokój przychodzi przez obecność Ducha Świętego, który, gdy zmaga z problemem, przypomina ci, nie martw się o to. Pamiętaj, co powiedział Jezus. Zaopiekowałem się Tobą, masz Ojca Niebieskiego. To jest źródło wszelkiego spokoju i to ten Duch Święty przypomina ci o tych rzeczach. 1 Koryntian 2:9-10. Ale głosimy, jak jest napisane, czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam natomiast objawił to przez swojego Ducha. Duch bowiem bada wszystko, przenika wszystko, nawet głębie Boga. Nie objawia, nie będzie objawiał, tylko już objawił. Ponieważ jesteś zjednoczony w Duchu Świętym z Bogiem i w swoim duchu masz wszelką odpowiedź. Jeśli oczywiście jesteś zjednoczony z Duchem Świętym, bo to do Ciebie należy odpowiedzialność za to, czy
wyznałeś Jezusa Bogiem, Panem i Zbawicielem, czy oddałeś Mu swoje życie, czy narodziłeś się na nowo? Czy uwierzyłeś w to, że zbawienie, czyli ratunek od wszelkiej kary, usprawiedliwienie, przyszło ze względu na dokonania Jezusa i Ty w to po prostu uwierzyłeś? Czy po prostu wierzysz w swoje dobre uczynki i liczysz na to, że Bóg w jakiś sposób Cię wysłucha i weźmie pod uwagę to, że nie zrobiłeś czegoś złego albo zrobiłeś coś dobrego? To przed Bogiem nie ma żadnego znaczenia. Pamiętamy, że uczynki człowieka nie mają żadnego znaczenia przed Bogiem. Dlatego, że jak Boże Słowo mówi, zbawienie nie pochodzi z uczynków, aby się ktoś nie chlubił, ale darem łaski Boga, czyli niezasłużonej przychylności. 1 Koryntian 2,16. Bo kto poznał myśli Pana, by go mógł pouczać? My natomiast jesteśmy myśli Chrystusowej. W innym tłumaczeniu, my mamy myśli i sposób myślenia Chrystusa. Dlaczego? No to wszystko jest właśnie przez tego Ducha Świętego, który nam to objawia. 1 Koryntian 2, 11-13. Kto z ludzi wie tyle o człowieku, co duch ludzki, który mieszka w jego wnętrzu? Podobnie głębi Bożych nikt nie poznał w taki sposób, jak Duch Boży. My zaś nie otrzymaliśmy Ducha Świata, ale Ducha, który pochodzi od Boga, by móc poznać, czym nas Bóg obdarzył w swojej łasce. O tym też mówimy nie w słowach dyktowanych mądrością ludzką, lecz w słowach, których naucza Duch, wyjaśniając ludziom duchowym to, co z natury duchowe, wyjaśniając sprawy duchowe duchowym językiem, kojarząc myśli Ducha z duchowym ich wyrazem. To są rzeczy, które nie są dyktowane mądrością ludzką. Czasem mogłoby się wydawać, że mądrość ludzka powie Ci iść w tym kierunku, a Ty wiesz, że masz przekonanie, że masz iść zupełnie w drugim kierunku. Wtedy to trzeba zrobić. Nie musisz tego nikomu tłumaczyć. Nie musisz się usprawiedliwiać, dlaczego poszedłeś w tym kierunku. Jeśli usłyszałeś to od Twojego Boga, jesteś tego pewny, to pomimo tego, że mądrość ludzka, zmysłowa, intelektualna, mówi Ci coś, że czegoś nie powinieneś albo powinieneś, nie musisz tego robić, dlatego że nie chodzimy w mądrości tego świata, bo Bóg poniżył mądrość tego świata. I to, co jest głupie w oczach świata, właśnie Bóg wywyższył. Przypowieści Salomona 1,33. Ale kto mnie słucha, zamieszka bezpiecznie i będzie wolny od trwogi przed złem. Ewangelia Jana 8,12. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Kto mnie słucha i kto idzie za mną. Tam nie jest kto mnie słyszy, tylko tam jest kto mnie słucha. Słucha to znaczy, czy jest posłuszny. Czy decyduje się w ogóle wybierać zgodnie z tym, co powiedział Bóg. Czy decyduje się myśleć o sobie tak, jak Bóg ode mnie, tak jak Bóg mi to przedstawił. To jest w ogóle pierwszy ruch. Kto idzie za mną. Tam nie jest też napisane, kto stoi za mną w miejscu, ale kto idzie za mną, więc życie będzie wymagać ruchów. Jak to Tadek dzisiaj powiedział, cały czas do przodu. Wszystko idzie do przodu i my również nie możemy stać w miejscu. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Psalm 119, 105. Twoje słowo jest pochodnią dla mych nóg, jest światłem dla moich ścieżek. Światło wiemy, że rozświetla, dlatego trzeba wiedzieć, co powiedział Bóg, po to, aby właśnie nie zafiksować się na problemie. Bo nieznajomość Bożego Słowa w temacie swojej tożsamości, w temacie swojego wyposażenia, w temacie tego wszystkiego, co zrobił dla Ciebie Bóg, będzie powodować, że ten problem stanie się wielki i on w ogóle przyćmi Słowo, no właśnie, Boże Słowo. 1 Koryntian 1,5. We wszystko bowiem jesteście wzbogaceni w Nim. W Nim staliście się bogaci we wszelkie słowo i wszelkie poznanie. Może jeszcze nie widzisz rozwiązania, ale wiesz, że ono jest. Kiedy nie widzisz jeszcze rozwiązania, ale wiesz, że ono jest, spada z ciebie taki ciężar związany z tym, że w ogóle nie wiesz, co masz zrobić i w tym momencie otwierasz się na Boże rozwiązanie, które tak naprawdę było dostępne zawsze, tylko ono mogło być niewidoczne z powodu twojego zaciemnienia poprzez to, że właśnie człowiek sfiksował się na problemie. 1 Tesaloniczan 5, 4-8. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. My zaś, którzy do dnia należymy, bądźmy trzeźwi, przyodziani w pancerz wiary. Zwracam tutaj uwagę na pancerz wiary. Duch Święty jest duchem, który oczekuje od nas współpracy, partnerstwa i posłuszeństwa. Wiemy, że Bóg odpowiada na wiarę.
Wiemy, że Bóg rozmawia z nami w ogóle na podstawie wiary. Na podstawie wiary, prawdy, tam jest kilka takich czynników. Czyli co? Czyli w to po prostu trzeba uwierzyć. Tak jak uwierzyliśmy w zbawienie, tak trzeba uwierzyć w to, że jeśli Bóg coś powiedział, to tak jest i to ma moc w ogóle zmaterializować się w moim życiu. Ewangelia Jana 5:24. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał. Przeszedł ze śmierci do życia. Kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał. Można spokojnie stwierdzić, że jako Polacy każdy z nas gdzieś tam wierzy w Boga. Wiemy, że według konstytucji naród świecki, ale jednak katolicki, każdy wierzy w Boga. Tylko pytanie, czy zdajemy sobie sprawę, że Bóg jest słowem, które wypowiedział i które zamanifestowało się poprzez właśnie w osobie Jezusa Chrystusa. Można sobie wierzyć w Boga, ale można nie wierzyć w Bogu. Jaki ma wtedy sens, że ktoś sobie wierzy w Boga? Słowo Boże mówi, że demony też wierzą i drżą i nie przynosi im to żadnej korzyści. Dlatego my musimy uwierzyć Bożemu Słowu, który również jest Bogiem. Sama wiara w Boga nie zbawia. To, że Bóg jest, co to komu da? Przez jakby informację, przez wiarę w to, że Bóg jest, nie idzie się do nieba. Zbawienie jest wynikiem uwierzenia w to, że to Jezus Chrystus poszedł za mnie na krzyż, poszedł za mnie do piekła, tak umarł i zmartwychwstał. Wiara w Jego dokonania, które mnie usprawiedliwiły, uczyniły mnie czystym w oczach Boga. W to musieliśmy uwierzyć, dlatego dalej musimy wierzyć w inne rzeczy dotyczące naszego życia, adekwatnie do tego, co Bóg o nas powiedział. Wiemy, że Bóg wyrwał nas z ciemności i przeniósł do życia. Ewangelia Łukasza 1:37. Żadne słowo Boga nie pozostaje bez spełnienia. Inne tłumaczenie. Gdyż u Boga nie będzie niemożliwe, cokolwiek wypowie. Inne tłumaczenie. Gdyż żadna sprawa od Boga nie będzie niemożliwa. I jeszcze inne tłumaczenie. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. I teraz chciałbym się skupić króciutko na pewnych kwestiach naukowych. Wiemy, że Bóg wymyślił coś takiego jak neuroplastyczność. Neuroplastyczność jest to zdolność naszego mózgu do tworzenia nowych połączeń neuronowych, czyli tak zwanych nowych ścieżek, po których krążą impulsy elektryczne w naszym mózgu, bo wiemy, że każda myśl to prąd, to po prostu energia. I taka neuroplastyczność działa w taki sposób, wyobraźmy sobie, że jest trawnik i ty w pewnym momencie chcesz sobie wydeptać ścieżkę. Ileś razy chodziłeś w tę i we w tę z powrotem, jednym kierunkiem właśnie po tym trawniku i w pewnym momencie właśnie została wydeptana ścieżka. To samo dzieje się w naszych głowach. W momencie, kiedy ileś razy myślisz o sobie w jakikolwiek sposób, czy myślisz o jakiejś sprawie w jakikolwiek sposób, nieważne czy pożyteczny, czy niepożyteczny, czy dobry, czy zły, to wydeptujesz sobie ścieżkę i ta ścieżka powoduje coraz to większą łatwość w tym, żeby te neurony w ogóle i te myśli układały się w jeden i ten sam sposób. Więc neuroplastyczność to jest jedna rzecz. A jeszcze ważną rzeczą jest to, że ta neuroplastyczność jest to właśnie zdolność do tworzenia tych nowych połączeń nerwowych mózgu i ta zdolność towarzyszy nam do końca życia. Nie jest tak, że człowiek jest stary i musi teraz dokładać jakiegoś większego trudu w to, żeby wypracować sobie jakiś schemat myślenia.